jednom zahvaliti svom kolegi, ministru obrane Poljske, gospodinu Antoniju, na dolasku u Hrvatsku. Jučer smo bili zajedno u Mariji Bistrici. Vi znate da je jučer bilo 25. obljetnica hodočašća Hrvatske vojske, policije, hrvatskih branitelja. Ja se još jednom i danas zahvaljujem ministru. Imali smo 5 ministara, bila je i ministrica obrane Bosne i Hercegovine, u jednoj sinergiji, zajedništvu, molitvi i hvala još jednom, poštovani gospodine ministre. Danas smo imali razgovore ovdje u Ministarstvu obrane. Želim još jednom reći za nas u Ministarstvu obrane u Hrvatskoj. Poljska je prijateljska, bratska zemlja. Ono što smo danas konkretno dogovorili, ministar obrane Poljske me je pozvao u Poljsku. Dogovorili smo jedan sporazum za unapređenje obrambene suradnje koji je potreban. Ja se nadam skoro danas ćemo sve predispozicije napraviti da taj sporazum vrlo skoro se potpiše i u tom sporazumu želimo surađivati s Poljskom u području specijalnih snaga, zatim tu je područje vojne policije, zatim tu je također vrlo bitna suradnja, vojno-tehnička suradnja, vojno-znanstvena suradnja, jer ono što smo danas kroz razgovor se dotakli, to su sigurnosni izazovi u području Europe, koji su vrlo složeni, koji traže od nas kao članice i Europske unije, članice NATO-a, traže još veću suradnju, razmjenu iskustava, razmjenu informacija da bi se lakše mogli suočiti sa svim sigurnosnim ugrozama i rizicima. I evo, hvala još jednom, poštovani ministre, i za našu suradnju i za dolazak u Hrvatsku. Szanowni Państwo, witam serdecznie. W Zagrzebiu bardzo chcę podziękować panu ministrowi i rządowi Chorwacji za zaproszenie i wspaniałe przyjęcie, a wczorajsze uroczystości w Bystrzycy Maryjnej, jeżeli dobrze tłumaczę nazwę na polski tego wspaniałego miasta, miało dla nas olbrzymie znaczenie, pokazało, jak blisko duchowo jesteśmy z Chorwacją, jak wiele nas łączy, nie tylko w wymiarze politycznym, a geopolitycznym, gospodarczym i obronnym, ale także duchowym, co zawsze jest fundamentem dobrej współpracy. A później prowadziliśmy także bardzo ważne, interesujące, wstępne rozmowy przy kolacji, które były dzisiaj kontynuowane i przyniosły ważne efekty. A przede wszystkim porozumieliśmy się co do możliwości współpracy przy remoncie helikopterów. To ważne przedsięwzięcie, myślę, zarówno dla Chorwacji, jak i dla Polski, a my jesteśmy szczególnie wdzięczni za wysłanie w najbliższym czasie oddziału wojsk artyleryjskich do Polski, do batalionowej grupy bojowej. Ten oddział chorwacki będzie odgrywał bardzo istotną rolę w uzupełnianiu potencjału bojowego grupy batalionowej. Porozumieliśmy się także dzisiaj co do uczestnictwa polskich sił specjalnych w budowaniu, wsparciu budowania Centrum Doskonalenia NATO, które zamierza Chorwacja uruchomić w zakresie właśnie sił specjalnych. A Polska ma bardzo duże doświadczenie i rozbudowane siły, wojska specjalne. Chętnie wesprzemy Chorwację, chętnie podzielimy się naszymi doświadczeniami, chętnie będziemy korzystali z doświadczeń i możliwości, jakie rozwinęła w tej dziedzinie Chorwacja. Wspólne działanie w obszarze sił specjalnych w dzisiejszym świecie, w którym tak groźne i istotne są zagrożenia hybrydowe, ma szczególne znaczenie. Chcę też przy okazji podziękować za udział Chorwacji w sytuacji
zbudowanym w Polsce Centrum Doskonalenia Kontrwywiadu NATO. To dla nas bardzo ważne, zwłaszcza dzisiaj, gdy na wschodniej flance mamy tak wiele wyzwań. To Centrum Doskonalenia NATO opracowuje wspólną doktrynę kontrwywiadu dla wszystkich państw NATO, które mają swoje siły na wschodniej flance. Tak więc wkład Chorwacji w tej dziedzinie jest szczególnie istotny i współpraca naszych kontrwywiadów będzie miała bardzo ważne znaczenie. A wreszcie na koniec chcę powiedzieć, że oczekujemy z niecierpliwością na wizytę pana premiera, pana ministra w Polsce i wtedy podpiszemy porozumienie, które już zostało przygotowane przez obie strony i będzie takim trwałym, sformalizowanym fundamentem naszej współpracy, która już bardzo dobrze jest realizowana w poszczególnych dziedzinach wojskowych, o których dotąd mówiliśmy. Chcę bardzo serdecznie panu ministrowi za dotychczasowe rozmowy i współpracę podziękować, zwłaszcza, że nasze poglądy także na obronę europejską są bardzo zbliżone, co dzisiaj było przedmiotem także naszych rozmów. Dziękuję bardzo. A chorwackie wojnicy są się przygotowali i wy znacie, evo, tu jest i polski minister. Ti vojnici odlaze za 15 dana, to je 78 vojnika, odlazi u Poljsku. Znači, Poljska je tražila od Hrvatske kao znak solidarnosti, kao prijatelji, kao partneri, da pošaljemo vojnike. I evo, Hrvatska je upravo kao znak solidarnosti, prijateljstva, šalje 78 vojnika za 15 dana u Poljsku. Ja vjerujem da ne daj Bože sutra, da je Hrvatskoj potrebno, ja vjerujem da bi isto postupila i Poljska, i da bi Poljska sutra u bilo kojoj prilici poslala svoje vojnike ovdje u Hrvatsku. Tako da mi je drago da sudjelujemo, da naši vojnici idu gori, ti vojnici će biti u funkciji prijateljstva, solidarnosti sa poljskim narodom. Kao što znamo, i ove godine turista poljskih je jako puno u Hrvatskoj, i po noćenjima, i po dolasku u Hrvatskoj. I mislim, upravo hrvatski vojnici će biti dobri promotori suradnje, prijateljstva između ovih dviju država. A ja jučer nisam želio reagirati, zato što jučer za mene, za nas u Hrvatskoj, za Republiku Hrvatsku, bio poseban dan za hrvatske vojnike, hrvatske branitelje, hrvatske policajce. Jer još jednom bili smo u Mariji Bistrici, molili smo za mir, za slobodu i sjetili smo se ogromnog broja žrtava koji smo imali u Domovinskom ratu. Ali danas želim reći da za nas u Hrvatskoj je samo jedna istina. U Hrvatskoj nije bio građanski rat, u Hrvatskoj je bila ogromna, brutalna, velikosrpska agresija, i Hrvatska je vodila pravedan, obramben domovinski rat za mir, za slobodu u našoj Hrvatskoj. Taj rat je vođen na teritoriju Republike Hrvatske i u tom ratu smo se obranili i u tom ratu smo pobjedili, donijeli smo mir i slobodu. Danas smo fokusirani na budućnost, na razvoj sposobnosti hrvatske vojske, na razvoj sustava domovinske sigurnosti, upravo da se nikad ne bi više našli u situaciji kao 90. Tak, jeżeli chodzi o sprawę wojsk specjalnych, ona dzisiaj została przez pana ministra doprecyzowana. To jest propozycja uczestnictwa polskich żołnierzy w tworzonym Centrum Doskonalenia NATO w Chorwacji. Taka propozycja padła, ja ją chętnie przyjąłem, bo uważam ją za bardzo dobrą perspektywę naszej wzajemnej współpracy. Chorwacja ma doświadczenia, z którymi my chętnie się zapoznamy, a z kolei polskie siły specjalne, jednostka komandosów, jednostka NIL, jednostka GROM i te wszystkie inne
inne, które są skupione w wojskach specjalnych, mają historię tak długą, tak pełną wielkich osiągnięć, że chętnie się podzielimy z siłami specjalnymi chorwackimi. To bardzo dobra idea, ja ją witam z radością. Jeżeli zaś chodzi o helikoptery, to będzie teraz przedmiotem rozmów między zakładami, między rozmów technicznych. Zobaczymy, jak rzecz się rozwinie. Propozycja dla nas jest bardzo interesująca, a co do efektów będziemy mogli zapewne powiedzieć podczas naszego następnego spotkania.